Dzisiaj opowiem Wam o najbardziej przerażającej sytuacji, jaka spotkała mnie na Filipinach. I to nie są żarty. Każdy, kto myśli o wyjeździe na Filipiny, powinien oglądać ten filmik, dowiedzieć, o co w tym momencie chodzi i dlaczego to było tak bardzo niebezpieczne dla nas i dla naszej rodziny. Ja nazywam się Rafał Baran, a to jest Życie na Filipinach. Zaczynamy odcinek. Ale na początek, zanim zaczniemy, pamiętajcie, jeżeli interesuje Was życie na Filipinach, zapraszam Was do subskrypcji tego kanału, no i zostawienia łapkę w górę. Naprawdę pomoże mi to rozwijać ten kanał. Oczywiście, żebyście się nie martwili. Sytuacja już jest zażegnana i wszystko już jest ok, wszystko zostało wyjaśnione, natomiast warto wspomnieć o tego typu akcjach, co się akurat stały. Bo naprawdę była to dosyć nieprzyjemna sytuacja, szczególnie dla mnie, no bo jestem osobą nową na Filipinach i nie wiedziałem, że coś takiego w ogóle tutaj istnieje. No i że coś takiego może spotkać moją córkę Emilię. No ale słuchajcie, od początku. Jakieś półtorej roku temu, pierwszy raz, była taka sytuacja, że Emilia zaczęła gorączkować. Zaczęliśmy się zastanawiać, co to jest. No bo to nie było takie przeziębienie typowe, nie było kaszlu, nie było kataru, nie było w zasadzie żadnych innych objawów. Ona się bawiła cały czas, no oprócz tego, że miała gorączkę. No ale była aktywna, chciała aktywnie spędzać czas, chciała cokolwiek coś robić, więc nie było tutaj takich rzeczy, co byśmy tak naprawdę nas to jakoś tam, powiedzmy, przerażało. No ale oczywiście jak ta gorączka nie ustępowała po dwóch dniach i dosłownie to nie była gorączka, słuchajcie, 37,5, tak jak pewnie pierwsze dziecko i wszyscy rodzice są przerażeni, natomiast była to dużo wyższa gorączka, bo już nawet 39,5 dochodziło, musieliśmy tą gorączkę zbijać. Pierwszy oczywiście plan, co był, to następnego dnia, jeżeli ta gorączka nie przejdzie, to idziemy do lekarza, tak jak zresztą zawsze robiliśmy. No i to była naprawdę bardzo dobra opcja, że poszliśmy do lekarza, ponieważ lekarz nam wytłumaczył, że Emilia może mieć amebis. Amebis, czyli po polsku amebę. Tak to z tego, co rozumiem. No i co trzeba było zrobić? Pierwsze oczywiście to, co lekarz zalecił, to badanie próbek kału. I na Filipinach to akurat odbywa się bardzo prosto. Tutaj nie ma z tym problemów, szczególnie w dużych miastach. Wystarczy, że po prostu zakupicie tak naprawdę. Też w ogóle procedura tego to jest troszeczkę taka inna niż powiedzmy w Polsce. Tutaj pierwsze się idzie do szpitala, prosi się o to, że chce się na przykład oddać 3 próbki kał i poprosić o pojemniczki. Idzie się pierwsze z tym, powiedzmy, zleceniem, płaci się za to zlecenie. Akurat za te próbki kosztowały to bardzo mało, bo chyba każda próbka kosztowała około 100 peso, co na polskie to jest około 8 zł na dzień dzisiejszy. I dopiero z tym rachunkiem, że się zapłaciło, idzie się do punktu oddawania próbek. Oni tam dają już 3 pojemniczki, tak jak tyle, ile się zamówiło, z odpowiednimi numerami, ze wszystkim, całymi po prostu zestawami. No i wraca się do domu i te pojemniczki razem z rachunkiem można przywieźć w każdym momencie. Oczywiście, jeżeli chodzi o te 3 próbki, no to nie miały one być oddane w ciągu jednego dnia, tylko bardziej dzień za dniem. I słuchajcie, tutaj sytuacja była o tyle taka nietypowa, że dlaczego się robi te 3 próbki? Ja się zapytałem oczywiście lekarki, a ona mówi tak, że słuchaj, bo za pierwszą próbką może to nie wyjść, może wyjść za drugą, a może wyjść za trzecią. Oczywiście, jeżeli wyjdzie za pierwszą, no już drugiej i trzeciej nie musicie oddawać, no bo wiadomo, co to jest. No i tak akurat się też u nas zdarzyło, słuchajcie, oddaliśmy pierwszą próbkę, wyszła negatywna. No więc, no okej, z jednej strony jesteśmy zadowoleni, no że jest negatywne, no ale z drugiej strony dalej nie wiemy, co Emily jest. Więc poczekaliśmy jeszcze kolejny dzień, dostaliśmy inne tam lekarstwa na zbicie gorączki i następnego dnia zawiozłem od razu tą próbkę tak samo. Na wynik się czeka bardzo krótko, bo niecałe chyba 2 godziny, czasami nawet to była tylko godzina. Ja ogólnie mam do tego szpitala na skuterze jakieś 7-8 minut jazdy, więc to też nie jest daleko. No i druga próbka wyszła pozytywna. No i jak druga próbka wyszła pozytywna, to wiedzieliśmy, że już musimy wrócić do lekarza, żeby przepisał odpowiednie leki, antybiotyki, czy też inne rzeczy, które się stosuje w przypadku tego. Ja oczywiście totalny laik medycyny, nie znam się na tego typu rzeczach, więc poszliśmy do lekarza, sprawdziliśmy to. Znaczy inaczej, pierwsze zanim w ogóle to sprawdziliśmy, to jak już wyszło to pozytywne, ja zacząłem to googlować na ten temat. Jak to każdy informatyk robi i każda osoba. Wchodzę na Google i zaczynam szukać odpowiedzi. Co to jest, dlaczego to jest i tak dalej, i tak dalej. No i słuchajcie, naprawdę serce mi się zatrzymało w pewnym momencie. Dosłownie serce mi się zatrzymało. Zacząłem się pocić jeszcze bardziej niż teraz. Przeraziłem się totalnie. Dlaczego? No bo oczywiście w polskim internecie, a tak też szukałem pierwsze,
są naprawdę tragiczne informacje na temat tego. Naprawdę tragiczne informacje. Takie, że większość osób umiera, że w zasadzie to jest nieuleczalne, bo za późno się ludzie o tym dowiadują i tak dalej, i tak dalej. No ja po prostu, jak pewnie sobie sprawę zdajecie, spanikowałem strasznie. No czy spanikowałem, no po prostu nawet nie wiedziałem, co mam zrobić, za co chwycić, jak jechać do lekarza. Po prostu chciałem od razu już w tym momencie wsiąść w samochód i jechać do lekarza. Krystyna mnie uspokajała, że słuchaj, spokojnie, spokojnie, to nie jest takie jak ci się wydaje, to nie jest aż tak źle i tak dalej. No ja po prostu opierałem się na tych informacjach, które znalazłem w internecie, a w polskim internecie nie ma za dużo na ten temat. Są bardziej przerażające informacje niż takie ogólne informacje, które są dostępne na Filipinach. No i też w języku angielskim. No więc pojechaliśmy do lekarza. U lekarza zjawiliśmy się bardzo szybko, nie musieliśmy długo czekać, ale to też nie była to jakaś taka emergency situation, że musieliby nas przyjąć bez kolejki albo musielibyśmy jechać na ostry dyżur. Co mnie akurat osobiście zszokowało, bo to jak mówię, naczytałem się tyle tych informacji bardzo negatywnych, że myślałem, że to jest po prostu coś ekstremalnego. Pojechaliśmy do lekarki, ona ją jeszcze raz przebadała, posprawdzała wszystko, zobaczyła te wyniki. No oczywiście wyniki to tam nie było co tak naprawdę patrzeć, jest negatywnie albo pozytywnie. Tam w tym przypadku drugim już było pozytywnie. Przepisała antybiotyk, no i ja zacząłem z nią rozmawiać na ten temat. To jest bardzo, bardzo sympatyczna lekarka, naprawdę uwielbiam do niej chodzić, jest bardzo wygadana, zna się na rzeczy, naprawdę kobieta. Powiedzmy od kilkunastu osób z rekomendacji, wizyta u niej zawsze kosztuje 500 peso, czyli 40 zł, 42 zł na dzień dzisiejszy. I to jest normalna cena za wizytę taką prywatną. Czasami oczywiście trzeba czekać w kolejce, czasami jej ona nie jest dostępna, no ale przeważnie ona jest bardzo miła, no i tak jak mówię, zawsze można z nią porozmawiać. To nie jest taka lekarka, że tutaj to, tylko bardzo często z nami po prostu rozmawia, nawet zostajemy chwileczkę dłużej, jeżeli nie ma ludzi, po prostu z nią rozmawiamy na różne tematy odnośnie dziecka, odnośnie wychowywania, odnośnie w ogóle tego, co powinna jeść i jak powinna jeść. No i w tym wypadku było tak samo, ja po prostu powiedziałem jej, że przeczytałem tyle informacji, że ludzie umierają, że to, że tamto, że ten. A ona zaczęła się tak delikatnie podśmiewywać. Mówi, tak Rafał, może u was w kraju, bo u was w kraju tego normalnie nie ma. Natomiast u nas jest to na tyle popularne, że wszyscy wiemy, jak z tym walczyć, wiemy, jakie są objawy, wiemy, jak to ogólnie działa, jak to funkcjonuje. Więc nie ma z tym problemu, naprawdę przestań się martwić. Przepisuję jej takie lekarstwo, że jeszcze dzisiaj wieczorem ona się dużo, dużo lepiej poczuje. I teraz też, słuchajcie, jeszcze bardzo ważna uwaga. Ja, słuchajcie, nie nagrywam tego jako poradnik medyczny. Bardziej opowiadam wam historię z mojego życia, która się zdarzyła i która naprawdę no, mnie osobiście przeraziła, więc nie bierzcie tego jako cokolwiek wyznacznik tego, że to każdego może spotkać albo nikogo nie może spotkać. Po prostu wam mówię o sytuacji, która miała miejsce i to akurat nie raz, ale do tego jeszcze wrócimy. No więc Emilia dostała ten antybiotyk i rzeczywiście zaczęła go przyjmować od momentu, jak wróciliśmy tylko do domu. Nawet powiem wam, że jeżeli Emilia czasami nie lubi jakieś lekarstwo, to lekarstwo było takie w syropie, było ok. Naprawdę bardzo dobrze smakowało z tego, co ona mówiła. Wypijała to bez żadnego problemu. Nazwę tego lekarstwa, czy nazwę, na czym ono się opiera, macie tutaj pod spodem, bo ja nie pamiętam totalnie tych nazw. I słuchajcie, rzeczywiście, tak jak lekarka powiedziała, tego samego wieczoru już praktycznie gorączki nie było. Naprawdę, po prostu jak ręką odjął, zaczęła się czuć lepiej. Zaczęła więcej jeść. Co prawda z jedzeniem ona też nigdy problemów nie miała, nawet jak była chora. No ale widać było, że jest bardziej aktywna, no bo po prostu niższa gorączka, niższe zmęczenie. No i to coś zaczęło działać. I naprawdę kamień z serca nam spadł. Zresztą mi chyba bardziej niż Krystyno, bo ona jest do takich rzeczy przyzwyczajona. Ja niestety nie. I teraz słuchajcie, co najciekawsze z tej całej historii. To było jakieś półtorej roku temu, kiedy Emilia jeszcze była no, bardzo malutka, miała półtorej roku, można powiedzieć. To była pierwsza sytuacja. Po tym był jakiś tam czas spokoju. Następnie, jakieś pół roku temu, Emilia dostała ponownie to samo. Ale już byliśmy na to nawet przygotowani, już wiedzieliśmy, jakie są objawy, o których zresztą później powiem. Wiedzieliśmy, jak się zachowywać, co robić. Już nie było tego tak naprawdę stresu. Więc drugi raz pojechaliśmy do lekarki, ona nam przepisała ten sam antybiotyk. Pomogło, no i było ok. I teraz, co najciekawsze znowu, dwa dni przed urodzinami Emilii, czyli w zeszłym tygodniu, stało się dokładnie to samo.
Ja wam mówiłem, że Emilia nie czuje się za dobrze, że ma gorączkę, że nie wiemy, czy w ogóle pojawi się na swoich urodzinach. No ale Krystyn pierwsze co zrobiła, to oczywiście pojechała do lekarki, wytłumaczyła, co się dzieje. Oni mówili, dobra, to zróbcie te próbki, bo bardzo możliwe, że jest to znowu to samo. I tak było. Ponownie ten amebis zjawił się w jej organizmie. I ponownie to lekarstwo zaczęło działać bardzo szybko, dlatego ona się pojawiła na swoich urodzinach. Wiedzieliśmy, że to nie jest zakaźne, bo nie można się tak zarazić po prostu przez kontakt z drugą osobą tym. Wiedzieliśmy, że może uczestniczyć w tej imprezie, no bo już była po chyba 3 dawkach lekarstwa i naprawdę jej to pomogło. No widać było, że tego dnia w ogóle, jak już wróciliśmy z imprezy, pomimo tego, że ona była całkowicie przemęczona, no i później spała przez pół dnia, ale to spała przez to, że przez 2 dni wcześniejsze praktycznie w ogóle nie spała. No już nie miała żadnej gorączki. Naprawdę ulga znowu. Na dzień dzisiejszy dalej jest jeszcze na antybiotyku, na tych lekarstwach, bo chcemy to wyeliminować całkowicie. Lekarka powiedziała, że możliwe, że ostatnim razem nie wyszło to do końca z jej organizmu, dlatego był jakiś tam nawrót tego, ale no wszystko już jest pod kontrolą i cieszymy się, że wszystko wraca do normy. I teraz pewnie zapytacie, jakie są objawy. To też nie jest, słuchajcie, medyczne jakieś rekomendacja czy inne rzeczy, no bo ja się na tym nie znam. Ja mogę powiedzieć to, co ja zaobserwowałem, to, co wyczytałem w internecie, no i wszystko mniej więcej to się pokrywa, to, co jest na Filipinach. Ogólnie chodzi o to, że jeżeli z tych informacji, których ogólnie na świecie dostępnych, niedostępnych tych w Polsce, wyczytacie, no to tym wirusem, tą bakterią może zachorować ogólnie ze 100% osób, które mają kontakt z tym, między 10 a 15-20% ludzi tak naprawdę przyjmie tą bakterię, przyjmie to do siebie, do swojego organizmu i nie wyrzuci tego. Są też takie osoby starsze, bardzo możliwe, że przez 2 tygodnie po prostu będą przechodziły to, a później to organizm wyrzuci. No ale oczywiście może się skończyć tak, że naprawdę skończy się tragicznie. Dlatego bardzo zawsze jest potrzebna ta opieka medyczna, żeby sprawdzili to, żeby zrobić sobie badanie, żeby wiedzieć, czy przypadkiem nie jest się chorym. Ale odnośnie objawów, no to tak jak zaobserwowaliśmy u Emilii i głównym czynnikiem, którym oprócz gorączki, no bo gorączka jest zawsze przeważnie jak człowiek jest chory, było, słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Był śluz w kał i czasami nawet w jakimś tam mocniejszym stadium, czy bardziej zaawansowanym, może to kał też wychodzić delikatnie z krwią, może być widać tam jakieś zaczerwienia, inne rzeczy. No i to są te objawy, że to bardzo możliwe, że to właśnie będzie to amebis. I przez to, słuchajcie, no oczywiście lekarka już wiedziała, w którym kierunku iść, jakie badania zrobić, co nam to wszystko ułatwiło. Obecnie teraz już jak Krystyn widzi, że Emilia ma jakieś tam, by miała złe samopoczucie, miałaby gorączkę, no i coś by było nie tak z kał, no to w tym wypadku wiedziałaby, co robić. Więc pamiętajcie o tym, bo to jest bardzo ważna sytuacja dla waszych dzieci szczególnie, jeżeli przyjeżdżacie na Filipiny. Ja o tym wcześniej nie wiedziałem, nie spotkałem się z tym nigdy niczym takim. I co też, słuchajcie, dopiero wtedy, jak zacząłem rozmawiać ze swoimi znajomymi na ten temat. Czy wasze dzieci coś takiego miały, czy spotkaliście się z czymś takim? Oni tak, miały to z 2-3 razy i tak dalej. Więc to nie jest takie, że tylko nas to spotkało, ale więcej ludzi to spotkało. I to naprawdę ludzie już dopiero jak zacząłem o tym rozmawiać, no to wszyscy też się otworzyli, powiedzieli, że też taka sytuacja była, że dostało lekarstwo, no i przeszło. No ale teraz ważne pytanie. Jak się można tym w ogóle zarazić? No więc ogólnie z informacji dostępnych w internecie wynika, że w Europie, czy w krajach po prostu zimniejszych niż tutaj Azja, bardzo rzadko albo w ogóle to nie występuje. To w Europie są dosłownie jakieś tam delikatne przypadki, kiedy coś takiego było. No ja też nie jestem, słuchajcie, specjalistą, ale z tego co rozumiem, to zimna woda tego po prostu... Ten organizm nie przetrwa tam, więc ta bakteria nie przetrwa, więc nie ma możliwości, żeby po prostu to się rozwijało. Natomiast z innych rzeczy, no to na Filipinach przez właśnie dotyk, przez brudną wodę, przez coś gdzieś dotknęła, później włożyła do ust, czy też właśnie coś się napiła, gdzie była brudna, nieczysta woda i możliwe, że przez to właśnie ta bakteria do jej organizmu się dostała. Bardzo możliwe to jest na Filipinach. Słuchajcie, naprawdę, to jesteśmy na Filipinach. Tutaj woda stojąca, która może zawierać tą, takiego typu związki, no jest wszędzie. Szczególnie teraz coraz częściej jesteśmy na farmie, czy jesteśmy gdzie indziej, ale też bardzo często na przykład kupujemy jakieś produkty, które nie wiemy, jakiego są pochodzenia. Jakieś wody, napoje, czy wiemy właśnie w bardzo tanich restauracjach, gdzie też nie wiemy, czy ta woda tak naprawdę była
przegotowana, destylowana, czy coś w ogóle było z nią robione, czy to jest woda tam specjalnie przygotowana, czy to jest po prostu gdzieś tam woda kranowa, ktoś to oczyścił jakoś domowym sposobem i po prostu daje jako service water. Więc zwróćcie na to uwagę, jak podróżujecie. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja, która może się Wam przydać. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Jeżeli w tym momencie podróżujecie po Azji, czy po Filipinach, czy po jakimś innym takim ciepłym, tropikalnym kraju, jak to się nazywa, i wracacie do Polski, oni nie są w stanie Wam powiedzieć, co Wam jest. Bo możliwe, że akurat przywieźliście coś takiego ze sobą do Polski, a w Polsce na coś takiego nie ma w ogóle leczenia, bo coś takiego nie występuje. Dlatego bardzo ważne jest, żeby właśnie swojemu lekarzowi pierwszy zrobić to poinformować, gdzie się było, przez jaki czas, że coś takiego może było, może miało miejsce, żeby warto sprawdzić właśnie te symptomy, zobaczyć, czy po prostu, czy właśnie gdzieś w Waszym rejonie jest coś takiego jak szpital chorób tropikalnych, tak to się chyba nazywa, bo wtedy oni powiedzą Wam, doradzą i też mają badania na tego typu rzeczy. Ogólnie takich rzeczy się w Polsce nie robi, więc dlatego pewnie ta śmiertelność w Europie jest dużo wyższa, no bo ludzie nie mają pojęcia, z czym mają do czynienia, no i przez to później dochodzi do tragedii. I pytanie do Was. Dajcie mi znać w komentarzu, czy mieliście z czymś takim styczność, czy spotkaliście się z czymś takim, czy w ogóle wracając z krajów tropikalnych mieliście problemy z różnego rodzaju chorobami. Ciekawy jestem Waszego zdania na ten temat. Ja chciałem się z tym z Wami podzielić, ponieważ uważam, że tak jak zawsze mówiłem na tym vlogu, będę mówił o rzeczach pozytywnych, jak i negatywnych. To była akurat ta rzecz negatywna i dużo też było komentarzy o tym, żebym powiedział właśnie o takiego typu chorobach tropikalnych, o sytuacjach takich, więc to jest akurat idealny przykład tego, no bo to się znowu powtórzyło. Ja się będę z Wami żegnał. Dziękuję bardzo za oglądanie, dziękuję za Wasze komentarze, dziękuję za Wasze wsparcie na Patronite, za wirtualną kawę. Dla tych, którzy w jakimś tam stopniu chcą wspomóc ten kanał, też jest teraz możliwość w ogóle wsparcia tego przez YouTube'a. Tam pod filmikiem jest takie przycisk wesprzyj i możecie wysłać na wirtualną kawę jakieś tam drobne pieniądze. Za co oczywiście jeszcze raz bardzo dziękuję. Te wszystkie pieniądze, które tak naprawdę dostaję od Was ekstra, są przeznaczone właśnie na rozwój farmy, na której w tym momencie jesteśmy. A z farmy będzie pewnie kolejny odcinek, gdzie Wam opowiem, co się nowego dzieje, bo sporo się dzieje. Tak czy inaczej, dziękuję za oglądanie, dziękuję jeszcze raz za Wasze komentarze. No i do zobaczenia za kilka dni w kolejnym odcinku. Pa!